to jest taki jeden z modeli, prawda, gdzie ktoś ma długi, a mimo tego jest w stanie sfinansować twoją inwestycję. Po prostu, nie? I to jest świetne, to jest mój ulubiony model. Na początku chciałem was zapytać, może od dziewczyn zacznę. Tak jakbyście w dwóch zdaniach przybliżyły, jak długo flipujecie i ile to u was trwa, dobra? Tak jakby każdy mógł powiedzieć dwa słowa. Agata, może ty pierwsza. Ja zaczęłam flipować od twojego pierwszego szkolenia, czyli w 2017 roku w czerwcu, czyli półtora roku. Mhm. Okej, okay. A ile już zrobiłaś flipów? Mam 14 transakcji, znaczy jeszcze nie wszystkie zamknięte, część w trakcie. Okej, okay. Kasia? Ja zaczęłam tak na serio flipować jesienią 2017 roku. Przed szkoleniem miałam tak naprawdę jednego flipa na koncie. Po tym flipie zdecydowałam się na szkolenie i od tego czasu mam w tej chwili w remoncie 13 i 14 mieszkanie. Mhm, okej. Okay. Dzięki. Ja zacząłem w lipcu zeszłego roku, tak na poważnie. No i teraz robię remont drugiego mieszkania. Okej. Okay. Pierwszego flipa zrobiłem jeszcze jak nie wiedziałem, że flip to jest flip. Właściwie to moja żona kupiła mieszkanie, zrobiliśmy podział, także dosyć trudny flip, zrobiliśmy dwa mieszkania i sprzedaliśmy je. A drugiego do ósmego i teraz dziewiąte mieszkanie kupiłem w tym tygodniu po zobaczeniu twojego filmiku na Asbiro, twojego wystąpienia na Asbiro. Wtedy wiedziałem, że chcę to robić, to jest od tamtego roku, początku tamtego roku. Okej, okay. To jeszcze może powiem tak, że Kondrat jest z Krakowa. Kasia jest z Kalisza, ale dla niej miejscowość nie ma znaczenia. Ona wszędzie chce zarabiać pieniądze. Agata jest natomiast z Warszawy, także jeżeli ktoś chce robić biznesy, no to tutaj od razu wam wskażę. Bo zdecydowałeś się wejść gruby w nieruchomości. Co zdecydowało akurat, że to będą flipy? Bo ty jesteś architektem branży drogowej, pracujesz jakby, często pracowałeś na budowach, z mężczyznami miałeś do czynienia, jakby znasz tą budowlankę, a flipy są czymś innym, więc co zdecydowało o tym, że w ten biznes wejdziesz? Interesowałam się architekturą wnętrz. W momencie, kiedy chciałam się jakoś realizować, to znaczy chciałam wyżyć się artystycznie, ale na pewno nie za te pieniądze, które robi się na wizualizacjach, czy udzielając jakichś konsultacji. To jest praca z klientem, który czasem coś zmienia. Czasem? No, dokładnie, więc uznałam, że to jest miejsce dla mnie, gdzie zarobię po prostu dużo więcej i dużo spokojniej i będę mogła realizować swoje pomysły, a nie czyjeś. Agata, do ciebie pytanie. A ty jaki największy problem jakby natrafiłaś i albo taką przeszkodę i co było najtrudniejsze w tych parunastu flipach, które zrobiłaś? Chyba dla mnie największą trudnością było to, że obawiałam się, czy będę miała egzekwować od ekip remontowych to, co one mają zrobić. Czy będą, no może nie tyle z mnie słuchać, tylko czy się będziemy potrafić dogadać. Okej, ale tego się bałaś, czy to się ziściło, że to było najtrudniejsze? Tego chyba się najbardziej bałam. I co, okazało się, że możesz robić w Warszawie na moich stawkach, tak? Teraz już może nie, ale jeszcze wcześniej tak. Konrad, bo ty chyba zacząłeś jakieś pół roku temu, tak na sprawę. Czego się bałeś w tej branży, zanim w nią wszedłeś, zanim zrobiłeś tego pierwszego flipa? Bardziej się obawiałem tego, że nie będę mógł zacząć działać, ponieważ nie mam kapitału. I w sumie wpadłem na taki pomysł, no teraz wydaje mi się, że głupi, sprzedałem swoje mieszkanie, żeby pozyskać pieniądze na pierwszego flipa. Prywatne, tak? Tak, prywatne mieszkanie. Troszeczkę się obawiałem tego, że konkurencja mnie zje, bo jednak weszłem w tą branżę całkowicie zielony. No, tutaj z perspektywy teraz roku, odkąd się interesuję nieruchomościami, zauważyłem, że jest to branża, w której jest tutaj 200 osób i każdy każdemu podpowie, nikt nikomu nie będzie podkładał nóg, więc... Kurczę, no nie wiem, no ja się chyba nie za bardzo mam czego bać, jakoś obawiać. Czy to były twoje przekonania, że generalnie zjedzą tam cię, wyplują, tak, i zostaniesz bez pieniędzy? Dokładnie, tak mniej więcej to wyglądało. Przyszedłem do wniosku, skoro ty w takim młodym wieku mogłeś tyle osiągnąć, to czemu nie ja? A Wiktor, powiedz mi, jakbyś miał sobie dać radę taką, sobie przed tymi flipami, które zrobiłeś, to co byś sobie radził, w sensie taką, jaką lekcję byś sobie dał wcześniej? Nie martwić się o kapitał w ogóle, szybko blokować nieruchomości, jak są to okazje, to na 100% znajdziecie inwestora, dopinać tematy szybciej. Przy podziale mieszkania trwało to 12 miesięcy, a jakbym się sprężył, chodził po, znaczy ja wtedy za tym w ogóle nie chodziłem, za tym chodziła moja żona, ale jakbyśmy za tym więcej chodzili, pisali jakieś ponaglenia, poznawali ludzi w urzędach, to dużo szybciej by nam to poszło. Także cały czas po prostu działać, tak na pełen obrót.
i wierzyć, że się wszystko da zrobić szybciej. Agata, powiedz mi, co ciebie motywuje do pracy? Mnie chyba najbardziej motywuje to, że jestem w stanie zrobić takiego deala, na który można dużo zarobić. Nawet nie tyle samo to, że mogę zarobić pieniądze, tylko że potrafię wykreować i znaleźć mieszkanie i coś tam w nim w środku wykombinować, że sprzeda się dużo drożej. Że to nie są pieniądze, które zarobisz, żebyś miał kupę kasy na koncie, natomiast jakby to, że jesteś w stanie swoją inteligencją i jakby doświadczeniem zrobić coś z niczego, tak? Tak, żeby po prostu zrobić jakiś tam biznes, tak? Że czasami to jest trwa miesiąc, czasami 3 miesiące, ale że w tym czasie można samemu coś zrobić. Tak? Okej, okay, a taki flip, na którym zarabiasz najwięcej, to możesz być o kwocie? Prawie 100 tysięcy przed podatkiem. Okej, a Kasia, jeżeli chodzi o twoje sceny zwrotu, jak one wyglądają? Bo ty pracujesz na trochę mniejszych kwotach, no bo jest miasto trochę mniejsze, tak? I jak to u ciebie wygląda? W tej chwili akurat flipuję mieszkanie, na którym powinnam wyjść 80 tysięcy przed podatkiem. Ale generalnie dotychczas te stopy nie były takie imponujące. Tak naprawdę mój rekord to było 49 tysięcy przed podatkiem. Generalnie jest to około 30-40 tysięcy. Okej, czyli książkowo można powiedzieć. Tak. A powiedz, jeżeli masz tam zarobić 80, to ile zainwestowałaś? To było mieszkanie za 120 tysięcy. Czyli na tym tańszym zarabia się więcej. 120 tysięcy, drugie piętro. To było mieszkanie, które znalazł mi osoba, która transportuje dla mnie płytki, meble i tak dalej. Okay. Czyli ma dostęp do osób, które przeprowadzają się, chcą sprzedać. I w remont powinnam tam włożyć około 35 tysięcy. Okej. A jakbyś miała taki błąd swój powiedzieć, największy, który miałaś, który popełniłaś, to jaki on był i dlaczego byś tego już nie zrobiła? Największy błąd to chyba mój pierwszy flip. Pierwszy flip, który robiłam sama i w tamtym czasie jeszcze się nie szkoliłam. To był 2016 rok i to był flip, na którym popełniłam absolutnie wszystkie możliwe błędy chyba. I tak na nim zarobiłam, to ciekawe, ale jedna ekipa remontowa wyleciała, druga pracowała 2 miesiące, potem przez 2 miesiące naprawiała swoje usterki. I tak podsumowując, to wydaje mi się, że warto wchodzić w jakiekolwiek tematy jednak uprzednio, zdobywając odpowiednią wiedzę. Uczyć się na błędach innych, a nie na swoich. To jest czasem trudne, ja sam się czasem na swoich uczę. Nie jestem tylko taki mądry. No, Wiktor, mam pytanie do ciebie. Dlaczego akurat wybrałeś flipy, a nie wynajem? Tak? Że mogłeś też sobie pomyśleć o tym, że to mieszkanie pierwsze, które kupiłeś, zostawisz sobie na wynajem. Dlaczego akurat wybrałeś flipy? Znaczy, ja mam teraz drugie mieszkanie na wynajem kończę, natomiast chyba będę je sprzedawać. Oba, bo to jest trochę nudne. Flipy są zarąbiście dynamiczne, naprawdę. Tu się dużo dzieje, to są projekty, każdy flip jest inny. To jest chyba to. A dwa, wiecie co, flipper to jest taka osoba, która jakbyście, zresztą to wczoraj mówiłem też koledze Pawłowi, jakbyście wzięli worek i wrzucili tam inwestora, remontowców, nie wiem, okazje i wszystko inne, ale nie wrzucili flipera, to się nic nie zrobi. A jak wrzucicie flipera bez niczego, to on wyjdzie na chwilę, wszystko pozbiera i zrobi zajebistego flipa, nie? Także to jest unikatowa, bardzo unikatowa umiejętność i fajnie jest być osobą, która takie rzeczy spina. Bo Konrad, jakby kupiłeś 2 mieszkania, prawda? Jakby nie bałeś się, że w Krakowie jest za duża konkurencja, bo te mieszkania są za drogie? Pierwsze mieszkanie, jak wiesz, kupiłem z licytacji. I w zasadzie tak na szybko, trochę. Na szybko nieprzemyślane to było. Pamiętam, że zadzwoniłem do ciebie pochwalić ci się. Jak opisałem mieszkanie, to usłyszałem ciszę, więc więc wiedziałem, że to nie był dobry pomysł. Zadzwoniłeś za późno, natomiast Konrad zarobił na tym mieszkaniu. Tak, zarobić zarobiłem. Wiesz co, ja wyszedłem z założenia, że Kraków jest na tyle duży, że dużo mieszkań jest. Rotacja jest, bo obserwowałem znajomych, którzy już jakby w tej branży byli wcześniej. Troszeczkę się bałem kapitału. Na początku szukałem kawalerek, bo sobie pomyślałem, że w sumie tylko na kawalerkę mnie stać. Natomiast jakby zacząłem jeździć na różne szkolenia, konferencje, gdzie poznawałem ludzi, którzy też zaczynali tak jak ja z niczym i z zerem doświadczeniem, od nich się uczyłem. W zasadzie no jedynie teraz tego mogę powiedzieć, że nie ma się czego bać, tak? Mieszkań jest na tyle dużo, jak pokazywałeś na slajdzie, tych mieszkań jest dalej za mało, więc ludzie będą je dalej kupować, więc jakby tak niespecjalnie się obawiałem tego. Okej.
Agata, twój taki największy sukces w tej branży, jakby jako fliperka? Myślę, że największy sukces to był, jak zrobiłam flipa w ogóle bez swoich pieniędzy, to był już tam któryś z rzędu H7. Jak skontaktowała się ze mną dłużniczka i powiedziała, że chce pożyczyć pieniądze, ja powiedziałam, że mogę pożyczyć. Pamiętam, to chyba była niedziela wieczór, 22 z tobą na telefonie siedziała. Ale to była babka, od której kupiłeś mieszkanie. Tak, tak. To nie była zwykła dłużniczka, to była twoja wierzycielka. Znaczy nie, ona się skontaktowała ze mną, bo chciała pożyczyć ode mnie pieniądze. Ja powiedziałam, że dobrze, to spotkajmy się. Tam miała być kwota 3000, potem powiedziała, że chce 6, bo nie ma na ratę. I od słowa do słowa powiedziała, że w sumie to może mi sprzedać swoje mieszkanie. Zaproponowała bardzo niską kwotę. Tylko ja w ogóle nie miałam pieniędzy, ona chciała w ciągu 3 dni mieć przynajmniej część, więc powiedziałam, że w ciągu 3 dni mogę jej zapłacić połowę, czyli 110 tysięcy, a drugą połowę do końca roku, czyli jeszcze miałam pół roku. I w ciągu 3 dni pożyczyłam 110 tysięcy, kupiłam od niej to mieszkanie, po 3 miesiącach je sprzedałam 100 tysięcy drożej. Czyli tam kilka tysięcy tego wydałam na notariusza, tam chyba było 6 tysięcy kosztów, więc w ogóle nie inwestowałam swoich pieniędzy, zaangażowałam kapitał pożyczony 100 tysięcy, zarobiłam 100 tysięcy. Więc to chyba taki najlepszy. Da się. To jest taki jeden z modeli, prawda, gdzie ktoś ma długi, a mimo tego jest w stanie sfinansować twoją inwestycję. Po prostu, nie? I to jest świetne, to jest mój ulubiony model. Tak, ja chciałam powiedzieć o jednej stresującej sytuacji, ty na pewno ją pamiętasz. Kupiłam mieszkanie z inwestorem, w udziałach kupiliśmy, ja kupiłam 40%, on 60%. I mieliśmy zrobić tylko lifting, czyli zrobić z kuchni stan deweloperski, wszystko wyrzucić, pomalować mieszkanie. Więc doszłam do wniosku, że w sumie nie chce mi się ubezpieczać. No bo po co, tak? To nic nie będę robić. I zaraz po tym liftingu zadzwonił ktoś ze spółdzielni o 7 rano, że z mojego mieszkania cieknie. Zalałam pierwsze, ja miałam na drugim piętrze, czyli że zalałam pierwsze piętro, parter i piwnicę. Więc oczywiście leciałam tam na miejsce i już pomyślałam, że to sobie zarobiłam, tak? Z mojego zysku wyremontuję pół bloku. No na szczęście jak zajechałam do mieszkania, to zobaczyłam, że sufit jest cały mokry, więc to sąsiad z góry też mnie zalał. W międzyczasie, zanim dojechałam, to już ubezpieczyłam mieszkanie. Trwało to chyba 30 minut. No ale to był taki stres. Już teraz warto ubezpieczać. Ta stówka, czy dwie, to nie ma znaczenia, ale... Tak, pamiętam, jak dzwoniłem do mnie z płaczem prawie, że Jezu, czego nie ubezpieczyłem akurat tego mieszkania? A później ktoś mnie zalał. No, radość była wielka, jak zobaczyłam mokry sufit. Okej, okay, a wasze takie trudniejsze sytuacje, może Wiktor? Mam ekipę, która może robić 2 mieszkania na raz i brakuje mi ciągle okazji. Jakby no już biegam za nimi jak się da, natomiast też moje doświadczenie jeszcze nie jest na tyle duże, żebym mógł wchodzić w tematy, które są takie dosyć ryzykowne. Na przykład wchodzicie do skratki, do mieszkania, okazuje się, że jest przedsionek, po prawej stronie jest mieszkanie, po lewej jest kuchnia i łazienka, a na końcu jest inne mieszkanie. Czyli żeby przejść do kuchni, łazienki, trzeba przejść przez przedsionek, który jest częścią wspólną. On jest o 100 koła tańsze niż rynkowa cena. Cena jeszcze jest wynegocjowana przeze mnie niżej. Mam fajną relację ze sprzedającym i rezygnuję. A kupuję to ktoś za 2 dni i, no i wiem, że to jest okazja, bo to jest w tym momencie ponad 100 tysięcy taniej w świetnej lokalizacji, gdzie na pewno się wynajmie pod studentów. Także jakby ekipy mnie tutaj stresują cały czas, bo one są bardzo szybkie, mam bardzo szybką teraz ekipę i brakuje mi okazji. To znaczy, że na networkingu musisz poszukać kogoś, kto ma okazję, nie ma ekipy i być może ma część kapitału, być może go nie ma, tak? I żebyście się sparowali w tym momencie. Zapraszam. Tego potrzebujesz. A Konrad, u ciebie? Stresująca sytuacja, tak? Ja nie wiem, czy ty w ogóle coś takiego miałeś. Tak, zamiast ciebie, no to ty się zawsze uśmiechasz. No ja tak się mało stresuję. Znaczy stresującą sytuacją pierwszą było to, jak wtedy do ciebie zadzwoniłem po wygranej licytacji i usłyszałem ciszę w słuchawce. Wtedy usłyszałem, co ja tak sobie pomyślałem, to zrobiłem. Tak, bo zadzwoniłeś w złej kolejności. Tak. Po przetargu, a nie przed. Po tak, prostu. Dokładnie. Ja mówię, czy masz u mnie mentoring, możesz dzwonić kiedy chcesz. Ale tak? Ja to kupiłem też przypadkiem trochę, bo przebiłem cenę tylko o 50 zł i nie spodziewałem się, że nikt nie przebije. I tak wyszło. Natomiast po przemyśleniu stwierdziłem, że to było ostatnie piętro, nad nami był tylko dach, a był pokój przechodni. Poszedłem do spółdzielni, notabene osoba, która pokazywała tydzień przed
licytacją. Się okazała moją dobrą koleżanką z liceum, z podstawówki ich nawet chyba, więc pomogła mi załatwić papiery, że mogę zburzyć ścianę nośną. I tylko trzeba było legar wstawić, więc sobie wymyśliłem, że jeżeli nie sprzedam tego mieszkania inwestorowi innemu lub komuś, kto chce po prostu tam zamieszkać, podzielę to na pokoje, wynajmę studentom, pójdę do banku, wyciągnę te pieniądze, zrefinansuję kredytem i po prostu będę kupował kolejne mieszkania. Więc jakby tutaj pozbyłem się tego stresu. Okej, a dziewczyny, powiedzcie mi, bo to jest branża, która jest kojarzona z mężczyznami, prawda? Może nie tak bardzo jak budowlanka, natomiast więcej jest fliperów niż fliperek. Powiedzcie, jak to jest jakby w tym biznesie, jak to jest kobiecie w tym biznesie? No ja troszeczkę mam wypaczony obraz, ponieważ pracowałam tak naprawdę od 2007 roku jako kierownik budowy na inwestycjach drogowych, później jako inspektor nadzoru, więc często zarządzałam ekipami i to naprawdę było tam kilkadziesiąt osób, więc powiedzmy... Znasz przekleństwa, tak? Potrafię powiedzieć zdanie, w którym będzie 60% inwektyw i 40% treści z łatwością. Ale tak, znaczy ekipy nigdy nie były dla mnie jakimś wielkim problemem. To nie jest kwestia płci. To jest kwestia podejścia, to jest kwestia tego, co się lubi, czego się nie lubi robić. I nie wydaje mi się, żeby akurat tutaj kwestia, że ja jestem kobietą, pomagała mi jakoś specjalnie albo przeszkadzała mi. Okej, okay, Agata, co o tym sądzisz? Ja myślę może, że jedna cecha taka charakteru, trochę jakby gadulstwo mi trochę pomogło. Czyli potrafiłam siedzieć z jakąś babcią i tam 2-3 godziny z nią rozmawiać, aż mi wypić 3 herbaty, aż mieszkanie było sprzedane, tak? A babcia nie chciała sprzedać. Nie, telefony dzwoniła. Ja wiedziałam, że kiedyś miałam taką sytuację, powiem, że babcia była z wnuczkiem. Wnuczek miał na godzinę 15 do pracy z monitora. To jedno mieszkanie z monitora kupiłam, wpadło mi o 12. 12:20 byłam już w tym mieszkaniu i wiedziałam, że muszę być do 15, bo o 15 wnuczek wychodzi do pracy i już później nikomu nie pokażę, więc siedziałam 2,5 godziny i 3 herbaty wypiłam i zjadłam tonę ciastek. Nie wyjdę, bo no stop telefon dzwonił. Ja wiedziałam, że tam pod klatką czekają ludzie, ale babci było wstyd mnie wyprosić. Kto czekał pod tą klatką, niech podniesie rękę. Zadałem to pytanie celowo, bo gdzieś tam pewnie są to jakieś dziewczyny, którym być może się wydaje, że no jest, będzie im trudniej, no bo, ale mi się wydaje, że są pewne cechy, które ma część kobiet, takie jak empatia na przykład, to jest bardzo przydatne w tym biznesie, w przypadku zakupu, gdzie trzeba tą osobę wysłuchać, porozmawiać z nią. Okej, okay, teraz powiedzcie mi, może dziewczyny jeszcze zostanę przy was, jakie macie w takim razie plany na najbliższe miesiące, lata, jakie macie cele na flipy, albo może chcecie coś więcej może zrobić niż flipy? Kasia może. Długofalowym celem jest to oczywiście wolność finansowa. To znaczy w momencie, kiedy uda mi się zrolować odpowiedni kapitał, chcę to przeznaczyć na mieszkanie na wynajem. Natomiast tak jak mówiłam w Business Riderze, przymierzam się do remontu kamienicy całej, ale to już z inwestorem zewnętrznym i powoli, ale bardzo powoli rozglądam się za inwestycją deweloperską. Mhm. Okej. Okay. Agata? A ja za 2 tygodnie jestem u ciebie na szkoleniu deweloperskim, wreszcie. Więc myślę, że troszeczkę mi się oczy otworzą po tym szkoleniu i mam tutaj koleżankę, nie widzę ciebie, tak, ale mamy jakieś wspólne plany, że może razem coś wybudujemy, więc bardzo się na to cieszę. Bardzo bym chciała zrobić jakiegoś flipa na działce. Okej, okay. Bo niektórzy utożsamiają flipa właśnie z mieszkaniami, a to nic bardziej mylnego. A chłopaki, bo jesteście jakby na początku drogi, można powiedzieć, tak? Powiedzcie, jakie wy macie plany na przyszłość? W tym roku chcę zrobić 6 flipów, w przyszłym roku 12, ale w międzyczasie chciałbym i coś, co mnie interesuje, nauczyć się robić podnajmy. Z bardzo prostej przyczyny, za dużo czasu poświęcam pracy finansom, gdzie obecnie pracuję zawodowo, a mniej czasu jestem w stanie poświęcić na nieruchomości. No i tak sobie wymyśliłem, że te podnajmy wystarczy tam zatrudnić jedną osobę, żeby mi to ogarniała, dzięki czemu będę się mógł więcej skupić na nieruchomościach. Ja w tym tygodniu kupiłem 9. nieruchomość. Cel na ten, powiem głośno cel, okej, okay? Tu jest 200, słyszałem, że jak się zadeklaruje, to... To już nie ma przebacz, to jest większa motywacja. Będziemy ci ciągnęli za język później. W tym roku bańka ma być na flipach zrobiona, albo 24 flipy, chociaż ta bańka jest ważniejsza. Może być 10 za... Tak, albo jeden. Wystarczy. Albo jeden za bańkę, tak. Jeden duży. Na ten rok. Tak. Flipowo jeszcze myślę rok do dwóch chciałbym skończyć na kamienicy, albo na jakiejś nadbudówce. Natomiast myślę, że w przyszłym roku już zacznę mocniej myśleć o zakupie działki i budowie po prostu czworaka. Tak. Słyszałem, że jest dobry flip do zrobienia w Warszawie.
Na Srebrnej taka działka jest do kupienia. Tak. W takim razie brawa dla was wszystkich. Dziękuję wam bardzo.